Skutki powodzi widać również w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gdzie stale podnosi się poziom wody w Odrze. Jednak władze gmin i powiatu uspokajają mieszkańców, określając sytuację jako stabilną. Maciej Wójtowicz. Te ulice Chrobrego, Piastowska, w stronę Rogów, Rogi, to wszystko było zalane. Wielu mieszkańców Koźla do dziś ma przed oczami obraz powodzi tysiąclecia. Ja miałam ciotkę na Dunikowskiego, miała zalane, także na strychu siedziała, miała zalane cały parter, wszystko zalane. No okropnie to było. No, dlatego przyszłam zobaczyć, co się dzieje z Odrą, żeby to się nie powtórzyło. Dziś poziom wody w tej rzece o 1 cm przekroczył stan ostrzegawczy wynoszący 4 metry. Jednak włodarze podkreślają, że nie ma powodów do obaw. Dużo daje zbiornik Recibórz, bo już w nocy zaczął przechwytywać tą wodę, więc nie mamy tej wyższej wody. On spłaszcza tą falę, która idzie od strony Czech. Planowane spuszczenie wody z tego zbiornika przyczyni się jednak do znacznego przekroczenia stanu alarmowego w Odrze, do którego pozostał niespełna metr. Ta fala do nas dojdzie. Jest ona przewidziana w poniedziałek, we wtorek, w ciągu tych 2 dni powinna się ona rozejść. Wysokość tej fali powinna być w granicach gdzieś 6-7 metrów. Nie powinno to w żaden sposób zagrozić części Kędzierzyna-Koźla, tutaj mówimy o Koźlu. Nasze wały wytrzymują dużo wyższy poziom wody. Nawet jeżeli to będzie ten poziom 5-5,5 metra, to powiat kędzierzyńsko-kozielski przy tych stanach jest bezpieczny. Obecnie większe od Odry zagrożenie dla powiatu stanowią jej dopływy. Przekonały się o tym m.in. położone blisko nich miejscowości Bierawa i Cisek, gdzie na lokalnych potokach zamknięto zasuwy. Potok Cisek i potok Dzielniczka. W chwili obecnej są przepompowywane przez wały do rzeki Odry. Woda, która płynie potokami, nie może dostać się w chwili obecnej do rzeki Odry, więc musi górą zostać przepompowywana, żeby nie zatopiła mieszkań, ludności, terenu gminy Cisek. W innym miejscu potok Cisek wystąpił z brzegów na lokalną drogę i pola. Konieczne więc było obwałowanie okolicy workami przez ochotniczych i zawodowych strażaków, którzy od początku ulewy walczą z jej skutkami. Przeobsłużyliśmy blisko 50 zdarzeń w związku z tymi warunkami atmosferycznymi. Były to głównie powalone drzewa na terenie całego powiatu, jak również odpompowywanie wód. Dotyczyło to udrożnienia kanałów, cieków, gdzie ta woda zagrażała zalaniom posesji i domostw. Jest to wszystko pod kontrolą. Ten spust wody jest robiony pod... robią to Wody Polskie, tak? W związku z powyższym wiedzą, w jaki sposób, ile tej wody należy spuścić, żeby... Mówię o Kędzierzynie Koźlu, w zasadzie o Koźlu, żeby tutaj u nas na naszym terenie nie doszło do powodzi. Jak mówią włodarze, wszystkie urządzenia hydrotechniczne na Odrze są sprawne i stale monitorowane, a sytuacja w powiecie jest na bieżąco kontrolowana.